Ani funt, ani pens z mych pieniędzy nie znajdzie się w kieszeni. Do co najfoga. Takie jest moje postanowienie przemyślane i niewzruszone, panie Perker. To mówiąc, pan Pickwick z wielką mocą uderzył pięścią w stół, jakby dla potwierdzenia niezłomności swego postanowienia. Bardzo dobrze, Bardzo dobrze, panie. Sam pan najlepiej wie, jak ma postąpić. – Rzekł pan Perker. – Rozumie się – powiedział żywo nasz bohater. – A gdzie mieszka pan Snabin? – W Lincoln Inn, Old Square. Muszę się z nim zobaczyć. – Proszę? Zobaczyć się? Z panem Snabinem, kochany panie? – zawołał pan Perker, nadzwyczaj zdziwiony. Kochany panie, to niemożliwe zobaczyć się z panem Snabinem? No, czy w ogóle kto kiedy słyszał coś podobnego? Tego jeszcze nigdy nie było. Chyba, że uiścił pan z góry honorarium, zapłacił pan za konsultację i umówił posłuchanie. No to po prostu niemożliwe, kochany panie, niemożliwe. To się nie da zrobić. Pan Pickwick uparł się jednak, że to się da zrobić i że musi się dać zrobić. Rezultat był taki, że w niespełna pięć minut potem, gdy go zapewniono, że to niemożliwe, adwokat już prowadził go do biura wielkiego pana Snabina w jego własnej osobie. A był to pokój dość obszerny, bez dywana, z wielkim biurkiem przysuniętym do kominka. Sukno pokrywające biurko od dawna straciło wszelkie pretensje do swej naturalnej zielonej barwy. Kurz i lata nadały mu stopniowo barwę popielatą, z wyjątkiem miejsc zalanych atramentem. Na stole leżało mnóstwo małych pakietów, zalakowanych czerwonym lakiem. Za biurkiem siedział starszy już urzędnik którego oblicz, zarówno jak gruby łańcuch przy zegarku, zdradzały, jak lukratywną rzeczą jest praktyka u pana snabina. A witam mecenas u siebie, panie Mollard? — spytał pan Perker, jak można najuprzejmiej, podając mu tabakierkę. — Tak, tak, tak — odpowiedział pan Mollard. — Ale bardzo zajęty, spojrzyj pan tylko na te pliki nie wydał jeszcze o żadnej z tych spraw swojej opinii a honoraria wpłacono od dawna tu dependent uśmiechnął się wziął szczyptę tabaki z namaszczeniem w którym było zamiłowanie do tabaki i szacunek dla honorariów o to się nazywa praktyka tak, powiedział pan perker o tak o tak podtakiwał dependent, wyjmując własną tabakierkę i częstując nią serdecznie. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie potrafi czytać pisma mecenasa, więc choć nawet wyda opinię, klient musi czekać, aż ja będę miał czas ją skopiować. Ha, ha. A, co dobrze robi, wiemy komu, co nie tylko mecenasowi, a klienta kosztuje coś niecoś, hmm, powiedział Perker. Ha, ha, ha. Na to sekretarz mecenasa roześmiał się także, ale nie głośno, tylko tak jakoś milcząco, ukradkiem, co się wcale nie podobało panu Pickwickowi, Bo kiedy człowiek krwawi wewnątrz, rzecz to niebezpieczna dla niego samego. Kiedy śmieje się wewnątrz, Rzecz niebezpieczna dla bliźnich. A przygotował pan już spis tego, co jestem wam winien? spytał pan perker. Jeszcze nie. A szkoda, powiedział perker. Przygotuj pan rachunek, to przyszedł panuczek, ale mam wrażenie, iż tak jest pan zajęty chowaniem gotowizny, że zapominasz o dłużnikach, co? <grym> Ta osobista wycieczka musiała bardzo zabawić dependenta, gdyż znów zaśmiał się w sobie. Ale, drogi przyjacielu, panie Mollard, powiedział pan Perker, odzyskując nagle powagę i ciągnąc wielkiego męża w kąt pokoju, musi pan koniecznie wpłynąć na mecenasa, aby zaraz nas przyjął, mnie i mego klienta. No, no, powiedział pan Mollard. — Wcale nieźle się zaczyna widzieć pana mecenasa. — Ależ to nonsens. Pomimo jednak, że uważał propozycję za nonsens, dependent pozwolił odciągnąć się w kąt pokoju tak, żeby nie słyszał go pan Pickwick. Po krótkiej rozmowie prowadzonej szeptem, dygnitarz poszedł w głąb małego, ciemnego korytarza i zniknął w sanktuarium luminarza. Powrócił stamtąd po chwili i, krygując się, oznajmił panu Perkerowi i panu Piknikowi, że wbrew swoim zwyczajom, wbrew przyzwyczajeniom, i jednak mecenas zgodzi się przyjąć ich zaraz. Pan Snabin. Należał do tych ludzi bladych, wychudłych, zasuszonych, których twarz podobna jest nieco do narożnej latarni. Mógł mieć lat około 45, albo jak to mówią w powieściach, pod pięćdziesiątkę. Oczy miał okrągłe, wypukłe, przyćmione. Oczy takie widuje się przeważnie w głowach ludzi oddających się długie lata mozolnym studiom. Z oczu tych można było wnioskować, że właściciel ich miał wzrok krótki, choćby się nawet nie zauważyło lornią wiszącego mu na szyi na szerokiej czarnej wstążce. Włosy miał rzadkie i brzydkie, co pochodziło po części stąd, że nigdy nie poświęcał wiele czasu na ich uporządkowanie, a po części że nosił wciąż prawniczą perukę, która i teraz spoczywała obok na krześle. Ślady pudru na kołnierzu i batystowej brudnej chustce koło szyi świadczyły, iż od chwili opuszczenia sądu nie miał czasu zrobić żadnej zmiany w swojej tualecie. Zaś stan reszty jego garderoby dowodził wyraźnie, że zmiany nie byłyby wielkie, gdyby nawet miał czas je dokonać. Księgi prawnicze, stosy papierów, rozpieczętowane listy, rozrzucone były po stole bez żadnego ładu. Meble w pokoju były stare i zniszczone, drzwiczki szafy na książki kiwały się na zawiasach, za najmniejszym ruchem wznosiły się całe tumany kurzu. Szyby były żółte z brudu i starości. Wszystko w tym pokoju wskazywało nieomylnie, że pan Snabin zbyt był zaabsorbowany obowiązkami, a żeby dbać. O osobisty komfort. Mecenas zajęty był pisaniem, gdy weszli jego klienci. Przywitał z roztargnieniem pana Pikwika, kiedy mu go adwokat przedstawił. Gestem wskazał krzesła, pióro umieścił w kawamarzu, objął swoją lewą nogę i czekał, aż do niego przemówią. – Panie mecenasie – zaczął pan Perker – Pan Pickwick jest stroną oskarżoną w sprawie Bardel kontra Pickwick. Tak. Przepraszam, te, czy ja jestem wezwany do tej sprawy? Tak jest, tak. Tak, panie. Mecenas skinął głową i znowu czekał. I otóż pan Pickwick bardzo pragnął widzieć się z panem Pierwej, nim sprawa jego będzie podjęta, by oświadczyć, Czytisz, nie ma żadnych podstaw przeciw niemu w całym tym procesie. Pan Pikwik nigdy nie stanąłby przed sądem, gdyby nie miał przekonania, że sumienie jego jest spokojne, a ręce jego są czyste. Czy, – czy, czy dobrze wyłożyłem pańskie zapatrywanie, kochany panie? – mówił pan Perker, zwracając się do filozofa. – Doskonale. – Mecenas wziął szkła. Podniósł je do oczu i przez chwilę przyglądał się ciekawie naszemu bohaterowi. Następnie zwrócił się do pana Perkera i spytał z lekkim uśmiechem: Sprawa pana Pickwicka stoi mocno? Adwokat wzruszył ramionami. Ma pan zamiar wzywać świadków? Nie. Uśmiech na obliczu pana Snabbina stał się wyraźniejszy. Adwokat zaczął szybciej kiwać nogą, a potem odchyliwszy się w tył na fotelu, chrząknął. Bardzo wątpliwie te aluzje do przeczuć, jakie pan mecenas żywił co do wyniku sprawy, aczkolwiek słabe, nie uszły uwagi pana Pickwicka. Mocniej nasadził na nos okulary, przez które przypatrywał się demonstrowaniu uczuć adwokata, po czym przemówił z wielką energią, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki i mrugania pana Perkera. Życzenie moje, by mnie panu przedstawiono w tym celu wydać się może nadzwyczajne osobie, przez której ręce przechodzi tyle spraw podobnego rodzaju. Adwokat próbował wpatrywać się w ogień, ale pomimo wszelkich wysiłków nie zdołał powstrzymać się od śmiechu. Ale pan Pickwick mówił dalej: Dżentelmeni pańskiej profesji widzą zawsze rzeczy z najgorszej strony natury ludzkiej. Wszystkie spory, wszystka złości, wszystkie krzywdy roztaczają się przed panami. Panowie, zatem wiecie z doświadczenia, jak można sobie ująć przysięgłych, Efektem i naturalnie przypisujecie innym chęć użycia we własnym interesie środków, których wartość znacie, ponieważ używacie ich sami w chwalebnym i szlachetnym zamiarze, by zrobić wszystko na korzyść waszych klientów. Sądzę, iż temu należy przypisać ogólnie rozpowszechnione mniemanie, że jesteście panowie zimni, podejrzliwi i samolubni. Pojmuję dobrze całą niewłaściwość tego, że robię panu podobne oświadczenia. To w okolicznościach, w jakich się znajduję. A jednak, pomimo to, jak powiedział panu mój przyjaciel Perker, przyszedłem tu, aby stanowczo oświadczyć panu, iż jestem najzupełnie niewinny. W sprawie, którą mi wytoczono. I chociaż znam doskonale wysoką wartość pańskiej nauki, pozwól pan, pozwól pan, iż dodam, że gotów jestem zrzec się pomocy pańskiego talentu, jeżeli nie jest pan najzupełniej przekonany o mojej szczerości. Na długo przed zakończeniem tej przemowy, adwokat. Wpadł w zwykłe swe roztargnienie. Po kilku wszakże minutach milczenia, wziął znów pióro do ręki i zdawało się, że przypomniał sobie, iż klient jego jest obecny, gdyż podnosząc oczy od papieru, powiedział tonem dość ostrym: Kto będzie moim pomocnikiem w tej sprawie? Pan, pan Fanki, odpowiedział pan perker. Fanki? Panki. Nigdy nie słyszałem tego nazwiska. To musi być młody człowiek. A tak, bardzo młody. bardzo. Przed kilkoma dopiero tygodniami dopuszczono go. Niechże pan poczeka, przypomnę sobie, A... o ile mnie pamięć nie myli. Tak, nie więcej jak osiem lat temu został adwokatem. O, tak i ja przypuszczałem. Odrzekł pan Snabin tym akcentem ubolewania, z jakim mówi się o biednym dziecku bez opieki. Tak. Panie Mollard, poślij pan do tego pana, poślij pan do pana Fanki, Holborn Court, Grace Inn, rzekł Parker. Tak, tak, Fanki. I powiedz mu pan, iż proszę, aby się tu pofatygował. Pan Mollard poszedł, by spełnić zlecenie, a pan Snubyn wpadł znowu w zamyślenie, aż dopóki nie zjawił się pan Funky. Był to człowiek w wieku dojrzałym, chociaż adwokat dopiero w pączku. Maniery miał niepewne, trwożliwe, a kiedy mówił, wahał się. Wady te wszakże nie były, jak się zdaje, wrodzone. Ale wynikały z pewnego rodzaju niemądrej trwożliwości. Przyczyną zaś tego była świadomość, że wskutek braku czy to pieniędzy, czy protektorów, czy stosunków, czy też bezczelności, zawsze był spychany. Na adwokata patrzał z czcią, a panu perkerowi złożył głęboki ukłon. Wezwałem pana, bo nie miałem przyjemności widzieć dotąd pana, rzekł pan Snabin z wyniosłą uprzejmością. Pan Fanki skłonił się. Przez osiem przeszło lat miał on przyjemność co dzień widzieć pana Snabina. A jak słyszę, jesteś pan mi przeznaczony do pomocy w tej sprawie, mówił dalej pan Snabin. Gdyby pan Fanki był bogaty, posłałby natychmiast po swego dependenta, by się przekonać, czy tak jest rzeczywiście. Gdyby był zręczny, przyłożyłby sobie palec do czoła i starałby się przypomnieć, czy w mnóstwie powierzonych mu spraw nie znajdzie się także i ta. Ale ponieważ nie był ani bogaty, ani zręczny, w tym przynajmniej sensie, więc poczerwieniał. I ukłonił się. No tak. Czyś pan czytał akta? Panie. Franki? pytał dalej wielki adwokat. Tu także pan Franki powinien był oświadczyć, iż nie pamięta. Ale ponieważ przejrzał wszystkie papiery, i ponieważ od dwóch miesięcy, odkąd wyznaczono go na pomocnika panu Snabinowi, dzień i noc myślał o tej sprawie, więc. Poczerwieniał jeszcze więcej i ukłonił się jeszcze niżej. No tak, to jest pan Pickwick, rzekł adwokat piórem wskazując w stronę, gdzie stał filozof. Pan Fanki skłonił się panu Pickwickowi z całym szacunkiem, potem znów zwrócił głowę ku panu Snabinowi. No, może. Może pan pójdzie z panem Pikwikiem, rzekł adwokat, i przyjmie do wiadomości to, co panu powie, a potem naturalnie odbędziemy wspólną nad nadtem naradę. Dając w ten sposób do zrozumienia, iż dość mu już zabrano czasu, pan Snabin stał się znowu bardzo roztargniony, popatrzył przez chwilę przez lornią, Potem skinął lekko głową i zajął się robotą leżącą przed nim. A była to szczególnego rodzaju sprawa nieskończony proces wytoczony przez osobę zmarłą w zeszłym jeszcze wieku o zamknięcie pewnej ścieżki wiodącej do miejsca. Skąd nigdy nikt nie wracał. I dokąd nigdy nikt nie chodził. Pan Fanki nie chciał nawet słyszeć o tem, że mógłby przejść przez jakiekolwiek drzwi przed panem Pikwikiem i jego adwokatem. Upłynęło więc sporo czasu, zanim doszli do skweru. Doszedłszy tam. Przechadzali się dość długo, roztrząsając całą sprawę. W rezultacie doszli do przekonania, że trudno przewidzieć, jaki wypadnie wyrok, że nikt nie może nic powiedzieć, jak się sprawa skończy, nim się sprawa zacznie. Że to wielkie szczęście, iż ubiegli przeciwną stronę i pozyskali dla siebie mecenasa snabina. A poza tym mówili wiele innych rzeczy pełnych zwątpień, ale i pełnych pociech. Jak zwykle w takich chwilach pan Pickwick rozbudził Sama, który spał od godziny, pożegnawszy Loutena, skierowali się razem do Siddi.